Hej, witam was serdecznie. Jako że w ostatni weekend był właśnie udostępniony tryb wzniesienia, no i warto ten czas wykorzystać właśnie na pogranie sobie. Troszkę pograłem też innymi postaciami, ale zdecydowanie najlepiej w tym trybie idzie mi Panteonem. Jest taki trochę tankowaty. Plus oczywiście co czwarte użycie umiejętności daje nam blok. Więc zdecydowanie jest to postać, która się nadaje na tą mapkę. No to co? Jedziemy i zdobywamy punkty. Zauważyłem też, że strasznie dużo osób się tutaj napala na zabijanie, zamiast po prostu skupić się na zdobywaniu punktów. Raczej zabójstw nie masz tak dużo. Dobra, Aszkę. Ciebie podpalimy, ale ja nie kupiłem, więc mój błąd. Zagadałem się i nic nie kupiłem. Okej, obrażenie i skrócenie czasu, oczywiście plus buciki, dobra. Teraz już mamy, ale przegrywamy 4-0. Lipa. No i jeszcze mają mastera. No właśnie, tutaj master będzie już oczywiście robił im całą robotę. Chodź tutaj. Okej. Jedna załatwiona, Aszkę mógłbym dogonić. Chociaż to chyba jest bez sensu, więc... Chociaż może Aszka będzie tutaj? No chodź tutaj. No, dokładnie. Ajdź, prawie Panteona się udało. Tylko, że problem w tym, że master będzie mógł się tutaj samoistnie cały czas leczyć za pomocą umiejętności. To może być duży problem, żeby go zabić. Ale nic, skupmy się na razie na zdobywaniu punktów. Przeciwnik został w serii. 3 zabójstwa to jest jedno zebranie tego kryształu, więc właściwie reliktu. Oni niech się tam tłuką. A ja może zrobię coś takiego. Dobra, gonimy ją. Dobra, poszła. Dałoby się troszkę uzdrowić. A przy okazji zabierzmy sobie też jeden kryształ. Zaraz mi stąd Sivir przyjdzie. Dlatego pobiegnę tędy. Aha. Kurde, teraz Panteona mają. Okej, na razie nie będę się tam wciskał w tą walkę. Skupię się na zdobywaniu punktów. Okej. Że ten gamoń będzie mnie tutaj gonił. No, przydałoby się, żeby ktoś się tutaj pojawił. Dobra, ja pójdę w tą stronę. Okej. Okay. Nie gonił mnie. Dlatego sobie zabierzmy kolejny kryształ. Dzięki temu uda nam się troszeczkę zniwelować stratę punktów.
No ładnie, jakie to typowe. Kurde, pół życia już mu zabrałem. Dobijcie go, dobijcie go. No, Ani, dajesz, dajesz, pięknie. Dobra, dodajmy sobie troszkę zdrowia. Będą próbować? Nie będą próbować go. Chyba, że... Co ty próbujesz? Gdzie ty jesteś? No dobra, jeden za jeden, ale... Jest okej. Mogło być lepiej, ale jest dobrze. No niestety na mnie nie ma szans z nim. Właściwie z Aszką. Ale to co, było całkiem ładne już. Aha, Panteon znowu wzniesiony. Jeszcze ci trzeba troszkę podpalić. Dobra, troszkę go tam harataliśmy. Dobra, możemy to przegrać. No, proszę, dobijcie go. Pięknie, Ani. Dobra, tylko znowu mamy... No tak, Flora. 4 na 5 do bani. Co to za gra? Chodź tu, Aszka. Okej. No tylko co z tego, jak gramy w czwórkę? Spróbujmy tak. No nie wiem, czy nie za późno. Za późno. Cholera. Dobra, no przynajmniej Panteon. Znaczy ten. Przynajmniej Mastera. I oczywiście port. Piora. AFK. No jak to grać? W takim przypadku to nie mamy szans, to jest bez sensu w ogóle gra. 4 na 5. Najpierw gość się kłóci w poczekalni, że chce akurat mieć Fiora, a potem w ogóle nawet nie gra. To jest bez sensu. No, to jest totalnie bez sensu. Kurde, no, takie osoby, o właśnie, takie osoby powinny mieć, kurde, bana na pół roku, żeby się nauczyły, że jak
masz kiepski internet albo w ogóle nie chce ci się grać, to w ogóle w to nie graj, bo to jest bez sensu, totalny bezsens. Przez to pozostała czwórka w ogóle nie może grać. Tak, jeszcze oczywiście wyzywanie, Jinx. A Jinx akurat no też tutaj się za bardzo. Nie pochwaliło. No dokładnie. I powiedzcie mi, jaki to jest sens grania, skoro gramy jedną postać mniej. No tak, teraz wróciła. Kurczę, jak już przegrywam 84 do 130, no to faktycznie. Faktycznie ma to sens. No. Tak, let's swim. To akurat napisała osoba, która w ogóle zaczęła dopiero co grać. Po prostu genialne, genialne. Dzieci grają na jakimś internecie z McDonalda, a później marudzą, że nikt im nie pomaga i że nie mają szans. No dobra, to nam się udało w miarę sprawnie. Kolejny w miarę sprawnie. No, zabijmy go. Właściwie to ją. Tędy pójdziesz? Tędy pójdziesz? No dobra. Bez sensu. 44 punkty przewagi. Powinien być, kurde, naprawdę ban na pół roku za takie coś. Ja oczywiście to zreportuję, no bo to bez sensu jest, że ktoś dołącza, nie wiem, po 8-9 minutach gry, kiedy już przegrywamy, nie wiem, 30 punktami. Ktoś nie potrafi sobie, kurczę, załatwić dobrego internetu na gry multiplayer. Bez sensu. Tak, Master jeszcze teraz się wyekspił. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. A, nie zdążył. No, ulti powinno się chyba na sam początek dawać, jak jeszcze nikt nie będzie wiedział, że się nadlatuje. Teraz tu nikt nie wejdzie, więc... No jedyny właśnie problem w tym ulti, że strasznie długi czas oczekiwania jest. Okay. Okay, udało się. Udało się, ledwo co, ale się udało. Kurde, tu nie ma tego. Może wystarczy, że ja raz dostanę i już będzie po mnie. Nie tego wolę. No właśnie, o tym mówiłem. No tak, jeszcze się nam tutaj Panteon wcisnął też w ogóle. Świetnie.
No dobra, przynajmniej tego się udało ubić. No tak, a Jinx możemy oczywiście zreportować za słownictwo. Jestem chamski. Ale kultura musi być. A tutaj oczywiście jej totalnie nie ma. Dobra. No i ładnie. No właśnie. Znowu ten mnie dobija. No, także na pewno Florę za AFK. No bo co, dołączyć w połowie gry to jest w ogóle bez sens. Jinx za słownictwo, bo akurat tego nie toleruje. Co? No dokładnie. Także dzięki za oglądanie. No cóż, mówi się trudno. Następnym razem będzie lepiej.